Zawsze jest jakaś przygoda, coś ciekawego zawsze można zobaczyć i to... Takie drobinki, zobaczcie, są. A widać, że się powoli rozkleja. Jest to upierdliwe, no nie? Takich małych używamy. Jak używamy. W kółko tutaj latają sobie. Patrzcie, następny samolot. No jest, tak. O. Kornik, tak? Tak, tak, kornik. Kornik, ty bestio. Ale każdy ruch taki, o, to już jest przycięta ryba, wiesz, o. I tak, nie, mi się to nawet podoba, że tak fajnie z nimi łowisz, wiesz? No staram się, wiesz. Stopnie na zewnątrz. Dzień dobry. Witamy. Siema, ryby, słuchajcie. Zaczynamy dzisiejszą przygodę we dwójkę, bo Mikołaj musi się uczyć, także dla odmiany dzisiaj z Kornelem, ale jutro pojedziemy w trójkę, jak się nauczy, ale to będzie osobny film. Dzisiaj na co się nastawiamy? Panie Kornelku, na co pan się nastawia? Karp. Ja bardziej karasie. Mi się wydaje, że jeszcze mimo tego, że jest 12 stopni, to jest pierwszy ten początek takiej ocieplenia w Polsce. I jeszcze karpie mogą tak słabo żerować, chociaż nie wiadomo, może się zdarzyć. Tego Kornelowi życzę. W każdym razie białoryb, feder, karpiówka. Zrobimy taki pojedynek. Feder kontra karpiówka. Ty czym mówisz? Karpiówką. A ja federem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lecimy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Do boju. Puh. Dzień dobry. Prawie, że wiosna się zaczyna. Piękna pogoda. Słoneczko, piękne widoki, a Kornel w komórce. Ciebie nie interesują widoki, co? Nie. Jeszcze przyjdzie czas. Wiem, że tutaj dzisiaj zawody miały być od rana. Koła z Dębicy, oni chyba są po lewej stronie, mi się wydaje. Także my sobie tutaj pojedziemy, na ten brzeg, żeby tam się nie pchać. Nie? Dla odmiany. No. Spróbuję, mam nadzieję, że można. Wjeżdżać także giciorem. Tam gdzieś jest Stachu prawdopodobnie i Marek, którego znacie, no ale zobaczymy. Szukamy miejsca na razie. Jednak po tej stronie są zawody. Patrzcie, ile tam jest samochodów. Kosmos do końca. A tutaj cały ten brzeg już, kurczę, zajęty jest, więc chyba idziemy na drugą stronę, bo tam, jak się wpatrzycie, to są takie dziury między samochodami. Więc gdzieś tam się spróbujemy, o tam dokładnie, nie? Spróbujemy się wbić, gdzie ostatnio. Także musimy zrobić przemaszerowanie. Jesteśmy blisko lotniska, tutaj od czasu do czasu fajne, takie ciekawe samoloty przelatują dość nisko. Jednak zostaliśmy po tej stronie. Była jedna ławeczka, tam też jest od ciula ludzi. O, teraz wam pokażę, tam są te zawody, więc tam nie będziemy się cisnąć, tutaj na spokojnie sobie połowimy. No i co? Tak wygląda stanowisko. Ja łowię dzisiaj na federa, robimy pojedynek. Feder kontra karpiówka Kornela. Jeżeli chodzi o koszyczek, to wam pokażę. Całą końcówkę zestawu pokażę wam, jak na tą porę łowię, jak wyciągnę ja albo Kornel. Różnica jest taka, że u mnie będzie brania widać na szczytówce, a u Kornela na swingerze. Tylko że się wyczerpały baterie w sygnalizatorze. Mam różne, powiem wam szczerze, te sygnalizatory elektroniczne, te Wimarko, najczęściej się wyczerpują z tego względu, że jak ktoś zapomni go wyłączyć, o, to jest trup, padła bateria, ale naprawdę była niedawno zmieniona. Łatwo można go zapomnieć wyłączyć, albo sam się włącza, już mi się tak zdarzało. Dziwna sprawa, a ciężkie dojście jest, bo trzeba aż śruby odkręcać tutaj w nim. Jest to upierdliwe, no nie? No ale działa dobrze, także... Z rancha. Tak. Sygnalizator na rancha. Swingery, no to wiadomo, karpiówka najtańsza, jaka była dostępna na rynku Jacksona Cantara. Ona chyba już nie jest produkowana, ale tyle za mną przeżyła, tyle ryb wyciągnęła. Podbierak duży w gotowości, bo się na duże ryby nastawiamy. Miarka z matą i siup. Auto tutaj na razie postawiliśmy, nikomu nie przeszkadza. Także zabieramy się za łowienie. Na stanowisku, o, numer 3 jesteśmy. Mogę wam jeszcze podpowiedzieć przy takim mnichu. No i co? Ahoj, przygoda trwa i mam nadzieję za chwilę do zobaczenia. Aha, jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Zanętę. Nie łowimy na pelet, chociaż tutaj w niej jest mikropelet, jak się przypatrzycie. O, tak lepiej chyba w cieniu widać. Takie drobinki, zobaczcie, są mikropeletu. To jest marka Method Mix. Nie wiem, jak ty wziąłeś ten. Możesz pokazać. MC Carp Magic Feeder.
także drobniutki, o. On jest taki jasny się wydaje, jak jest nierozrobiony, a jak się rozrobi, to jest taki niemalże pomarańczowy, nie? Brąz, w brąz wpada, no. I pachnie fajnie, taką jakby magii. No i czuję mączkę rybną, także. Tak to wygląda. Kto wygra, ja czy ty? Nie wiem. Karpiówka czy feder? Chyba karpiówka. No powinna. Jedziemy z tematem. Następny samolot przelatuje. Już zdecydowanie wyżej. Ale dzisiaj są takie warunki, że dobrze to widać. Jak latają. Delikatny wiaterek. Kurczę, piękna pogoda. Niemalże wiosna. Patrzcie, następny samolot teraz taki. No, z takimi dwoma śmigłami teraz. Robimy przerzutkę. Dobra, moje poszło w wodę, a teraz kornel. Pokażę wam te podajniki, bo takich małych używamy, jak jest taka jesień. Jesień, Boże, nie jest jesień, tylko jak zaczyna się wiosna, w zimie też jak łowimy, to malusieńki podajnik, ciężki, to chyba 40 było, ale tu nie widzę, żeby pisało, ale tak czuję, że 40, mało. I moja ulubiona przynęta. Tak, której... kornel zawsze, największe ryby na pomarańczowe właśnie taki złowi. To jest solbajca. Solbajca, tak. No ładuj. Trochę zanęta, za dużo wody jest i się trochę klei. Nie, to przynęta na końcu chcę wsać. Najpierw ja zawsze wsadam na początku. Nie, bo ci tak może zaczepić. Coś ty. Zrób sobie najpierw tak, myk, właśnie. Teraz ją delikatnie sobie wbij w to. Bo normalnie to się z takimi foremkami powinno robić. Ja tam mam gdzieś tą foremkę. Ale nie, no, chyba nie, ale nie do takich głupie. Małych. O. Znowu następny samolot, patrzcie, zrób sobie. Patrz, jak one nisko latają. I tak co chwilę będzie słychać je na filmie, więc i tak czy siak wam. Nie wiem, czy jakieś pokazy mają być, czy co w Mielcu, bo w Mielcu jest lotnisko, nie? Coraz to ciekawsze, popatrzcie, nawet widać jakieś oznaczenie. Sypy. Nie widzę tu SPA, czy nie wiem, co to pisze. Na filmie sobie zobaczę. No. Ja najpierw to daję tu przynętę i haczyki. No to jak chcesz, kornik. Rób jak chcesz. Ważne, żeby się nie plątało i żeby doleciało. I no, mocno nie ściskaj, mówię ci, bo ci się zabetonuje, bo za dużo wody troszeczkę dałeś. Fajnie pachnie ta zanęta. Szkoda, że nie można filmami oddać zapachu. Ale fajnie. Co u mnie żyłka napięta. Pokażę wam jeszcze, jak kornel ładnie zarzuca, perfekcyjnie. Praktycznie dopiero drugi rok tak na grubo łowienia. A już samoobsługowy jest, sam sobie wędkę potrafi rozłożyć, złożyć. Nie są to wiadomo rzuty takie jak Stachu robi. Patrzcie, znowu samolot. Ale to już ten wam chyba nagrałem z dwoma śmigłami. Nie są to idealne rzuty, ale mówię, no drugi sezon łowienia. Perfekcja. Kolejny samolot. Słuchajcie, jak nie będzie dzisiaj ryb. O, ładny. To jakiś stary taki ten samolot. Podwozie nie... Bo on chyba nie ma chowanego kornelku podwozia. Taki żółty, zobaczcie sobie. Nie, widzę, że ma rozłożone. Mówię, jak nie będzie ryb, to sobie przynajmniej samoloty poglądacie. SPZWE. Polska flaga jest. Może być jakiś zlot, fajnie. Także zawsze to coś innego. Chociaż ja i tak myślę, że dzisiaj rybę złowimy, nie? Dopiero drugi strzał poszedł, drugie przerzucenie. Więc co 15 minut się umówiliśmy, że będziemy rzucać. Może na początku też można by częściej, ale dobra. Nie ma co przesadzać, nie? Tutaj nigdy nie łowiliśmy w tej części w ogóle. Przeważnie to z tamtej strony ostatnio, co byliśmy. O, popatrzcie, tutaj wam pokazuję. A tu znowu coś leci, tylko takie ciche cośik. Strasznie. O, tu jest. Że go w ogóle nie słyszę. Troszeczkę. Też mały taki samolot. Może mi ostrości złapać. Za daleko. Fajnie. Czekamy na ryby. Hello, hello. Następny leci. Kurde, jak one tu latają, że się nie pozderzają. Lata, albo to kilka jest takich z podwójnymi śmigłami. Fajnie, nie? No. Jak ostatnio byliśmy o tam, na tamtym końcu tego łowiska, co był ten śnieg tak padał, nie?
to stąd właśnie waliło tym dymem z Kronobyla, nie? I tylko, że wiatr wiał w naszą stronę tutaj i to wszystko szło, a nie, przepraszam, o tak to szło. Jak tutaj byliśmy, to tego nie było w ogóle czuć. A tam jest ten zbiornik właśnie, co mniej więcej w tamtym kierunku, ten co odkryliśmy, taki nowy. I tam to wszystko właśnie zwiewało, a dzisiaj nie widać dymu, ale nie dlatego, że nie dymi, tylko po prostu wiatr wieje w tamtą stronę. Bo jak jechałem, to widziałem, nie? Także... No dzisiaj się nam udało, także bardzo się z tego powodu cieszę, ale i tak dzisiaj mniejsze jakieś to zadymienie takie, bo nie wiem, od czego to zależy. Raz ładują tragicznie, a raz jest w miarę po ludzku, nie? Także dzisiaj jest po ludzku. Nadlatuje coś znowu, bo słyszę już silnik. A my czekamy w dalszym ciągu na rybkę. Wiadomo, no jest pora taka, jaka jest. Jest wiosna, zaczyna się wiosna, chociaż jeszcze nie jest kalendarzowa wiosna, nie? Teraz taki samolot. Tego jeszcze chyba dzisiaj nie było na filmie. A sprawdzałem w Google, wpisałem, czy jest jakiś zlot samolotowy, czy jakiś airshow, ale nie ma, nie? Chociaż mnie tu czasami są, były pokazy lotnicze, nie? Ale dzisiaj niby nie ma. Może po prostu ładna pogoda. Ludzie są coraz bogaci teraz w Polsce. Tak jak kiedyś na motorach się zaczynał sezon, to dzisiaj ani jednego motoru nie widziałem, żeby ktoś już śmigał. A może ludzie po prostu do swoich samolotów powsiadali i sobie latają. Korna takie bomby lepi z metody, ale Rekin tak samo robił, pamiętam. To nie wiem, czy on sprężyn używał jak byliśmy, ale też takie właśnie bomby były. Jeszcze z kukurydzą do tego. No i teraz wam pokażę, gdzie ten zestaw poleci. No spoko. Trzeba tej ryby poszukać. Bo też nie mamy całego dnia dzisiaj. Tak bardziej, o, na lajcie przyszliśmy. Znowu tam jakiś leci, chyba odrzutowy samolocik. Rozpraszają mnie, tak jak coś do was mówię, to dzisiaj po prostu samoloty przejął inicjatywę w tym filmie. Ale to kurde, no kto by wpadł na to, nie? Masakra. Ostatnio Kronobyl przejął, a dzisiaj samoloty. I zawsze właśnie, zawsze jest coś takiego, że jak się ruszam z domu, jak gdzieś idziemy z chłopakami na ryby, to zawsze coś się dzieje. Zawsze jest jakaś przygoda, coś ciekawego zawsze można zobaczyć. I to takie rzeczy, których nie dałoby się po prostu wymyślić wcześniej. Nawet scenariusza napisać na taki film, że akurat dzisiaj będą samoloty, nie? Takim, no mówię, jeszcze będzie taką wisienką na torcie byłby karp. No chociaż mnie i karaś by zadowolił, nie? Bo pierwszy raz właściwie w tym roku ja operuję jedną wędką, bo tak to Mikołaj by łowił, no nie? Ja bym tutaj, bym ich rozdzielał, jakby się bili, a tak to jest nawet spokojnie. Nawet Kornel się koncentruje, także jest dobrze. Czekamy dalej. Sąsiad z boku złowił karasia. Także mówię Kornelowi, że patrz teraz, zobaczymy jak daleko będzie rzucał. Bo my na razie to na pałę ładujemy, nie? Chociaż powiem wam, że takie ładowanie na pałę też ma swój urok. Bo Kornel największą życiówkę, ty tego jesiotra wtedy zrobiłeś na ranczu, też na pałę rzucił. Także trochę szczęścia. No. Ja do karpi nie jestem dzisiaj przekonany, ale karasie, no to jak już tam wziął, to... A i owszem, jest szansa. Zobaczymy, gdzie będzie rzucał i zrobimy poprawki w następnych rzutach. Chociaż jedna jest kółka, wiadomo, w tym jeszcze nie. Ale trzeba kombinować. Może one w kółko tutaj latają sobie. Jak ktoś wie, jak się interesujecie lotnictwem, to dajcie znać, co to za maszyny w ogóle i może to jest jakaś szkółka po prostu lotnicza. Ciężko mi powiedzieć. Ale ciekawostka taka, nie? Chyba to jest jakiś stary chyba samolot, mi się wydaje. Ale ładny. No i widzicie, teraz patrzymy z Kornelem, gdzie sąsiad rzuca. O, dość daleko, ale na wprost. Czyli ty dobrze rzucasz. No. Można jeszcze spróbować wydłużyć troszeczkę te rzuty. Zrobię sobie orzecha. Zanętowego. Trzeba było go blisko wody, tu w brzegu rzucić, byśmy zobaczyli, jak ta zanęta pracuje. Zrób jeszcze jednego i daj go tak maksymalnie blisko tutaj na tą trawę i wam pokażę, jak ona się będzie rozpuszczać, jak będzie pracować. Ubij go tak samo mocno, zabetonuj go i zobaczymy. Chyba, że chcesz, żeby szybciej pracował, to trzeba mniej go zgnieść. W betonowaniu to ja jestem idealny. I daj go tutaj na tą trawę, Kornel.
są betoniarze. Tylko go właściwie tak stocz, o tutaj. Żeby tam daleko nie wpadł, bo go nie będzie widać w ogóle. A wiecie, że ja kiedyś tak robiłem właśnie, że sobie dawałem zawsze blisko, o, widzicie? Zawsze sobie taką gałę jedną zanęty robiłem, dawałem blisko brzegu, żeby mniej więcej zobaczyć, ile czasu pracuje, czy ją dobrze nawodniłem, czy ją dobrze skleiłem. I w tenże oto sposób też wam proponuję sobie czasem, róbcie, obserwujcie, jak dana zanęta pracuje, no nie? Tam widać, że się powoli rozkleja, chociaż Kornel ją zabetonował dosłownie, bo on potrafi ścisnąć mocno. I to jest już mocne stadium. I teoretycznie, gdyby tam był teraz dumbbells wsadzony na górze, to on już właśnie powoli po takim czasie by się zaczął uwalniać. Możemy sprawdzić z dumbbellsem. No, jeden zestaw możemy później zrobić tutaj blisko brzegu. Tylko na razie niech lepiej w wodzie leżą. Niech się ten... Ryby nimi interesują. A spróbuj ruszyć ręką tak przy tej zanęcie. Wodę tak jakby trochę. Tylko nie dotykaj... O właśnie, no. Żeby szybciej zaczęła pracować. Pracować to na pewno pracuje, także... Kwestia tylko czasu, aż się rozłoży. Zobaczymy, ile. No już zobaczcie. Chyba 4 minutki. Zanęta praktycznie... Jeszcze kawałek został taki, o. Także to jest najmocniejsza moc tej zanęty po najmocniejszym ściśnięciu, nie? Tak ona pracuje. To nie było najmocniej. No. Jakby był jakiś delikatny... Tutaj wiadomo, jeszcze ona jest przy brzegu i teraz tutaj jest naprawdę słabo, ta woda się rusza. Normalnie by się szybciej rozmyła, nie? Ale dobrze, że działa, że się w ogóle rozmywa. Kurczę, najgorsze to, że ryby coś nie chcą. Nie? No. Coś nie chcą ryby z nami współpracować. Ale nic, jeszcze z godzinkę będziemy, także jeszcze nadzieja jest. Musimy miniaturkę zrobić, nie? O, no właśnie. Najwyżej sami sobie zdjęcie zrobimy, jak stoimy. Kolejne przerzucenie. Minęło 15 minut. Teraz kolejny samolot. Kolejny samolot, dokładnie. Nam się tutaj wkrada w kadr. A, nie... A jest, tak. Kolejną rakietę. Dopiero tu mi się udało złapać ostrość. Tak jest, a Kornel przerzuca. No i zaraz po nim ja. Ja chyba teraz, bo Kornel cały czas łowi na tą pomarańczową kulkę, którą jego po prostu szczęśliwa jest. O. Dobrze. A ja na białą, ale założę żółtą, bo te karasie mogą być przyzwyczajone do kukurydzy. Wiadomo, tym, czym ryba była karmiona za młodu, albo tym, czym najczęściej jest łowiona na danym łowisku, warto zawsze kukurydzę spróbować przynajmniej, nie? A jak nie macie kukurydzy, tak jak dzisiaj nie mam, ale mam żółte dumbbellsy różnych rozmiarów, więc teraz w ogóle pokażę wam, jak to robię. Pierwsze, które lepsze, które były pod ręką. I z żółtych mam tak, to są największe dzisiaj, które mam, bo naprawdę dużych kulek nie brałem na dzisiejsze łowy. Nie dość, że łowimy, ile praktycznie, 2 godziny będziemy łowić, to za dużo zwinąłeś, dzióbek, popuść, daj mi. Więc to są największe, na razie chyba jeszcze sobie odpuszczę i tego nie założę. Tutaj mam salmon green, to będzie chyba śmierdziuch, powiem wam, że jest salmon, to czasem nie jest łosoś. Odkręć mi to, Kornelek. I tutaj mam jeszcze sekret, to jest na pewno owocowe. I też tutaj są żółte i zobaczcie, że ten żółty jest jaśniejszy od tego żółtego, a ten jest chyba najciemniejszy, ale ten chyba najbardziej kukurydzę przypomina. Po kolei, najpierw spróbuję tego, później tego i na pewno dzisiaj jeszcze do przetestowania jest róż, bo róż mi się bardzo często sprawdzą. Biały jest założony na zestawie. Jeszcze wam bez tego plastiku pokażę, o, do porównania położę. Niby żółty, ale każdy żółty ma inny odcień. Zobaczcie. O fu, to rzeczywiście, o ten to jest śmierdziuch, który, o ten. Salmon to śmierdzi jak fix, to jest ananas. Tak, pomieszany z czymś. Kukurydza, o. Kurde, może i to być najlepsze, a to jest słodkie. To smakuje jak cukierki, chętnie bym to zjadł, nie? No, który byście pierwszy założyli? Kornel, wybierz ty, który założyć? To z kukurydzą. Z kukurydzą, czyli największy ten, tylko że... A, spróbuję, czemu nie? Tutaj jest gumka. Ja lubię bagnetami, tylko najwięcej mam z tych z gumką akurat
przyponów, więc już dobra. Znaleźliśmy kiedyś takie coś do nakładania przynęt. Ja mam też szczypce takie do rozszerzania tych gumek, no. Nie? Właśnie do tego się kulka... Nie, dobra, nie szkoda mi czasu. Słuchajcie, założę ten żółty, bo kulka, do kulki to ta gumka się nie nadaje. Ona, bo dumbbellsy o tyle widzicie mają w sobie, że ona się na środku pięknie o ustawia. Jest dopasowane do haczyka wszystko. To jest troszeczkę za duża kulka i ona z gumki spada. Do kulki powinien być bagnet albo przypon po prostu. Zwykły taki włos karpiowy, nie? Także no, zaczynam od tej kulki. A tą, patrzcie jaka mięciutka w ogóle, o, jak ona pracuje. Fajna, każda ma w sobie coś, nie? Te białe też są, to są Solbajca, te są Powera akurat. Ale te białe są tylko dlatego miękkie, bo... A ta jest najtwardsza, o ta. Ale ta biała była w wodzie. Tak, tak, no fakt, rzeczywiście, ta biała jest najmiększa, bo była w wodzie, Kornel ma rację. Dokładnie. Teraz taki bialutki. Niektóre mają chyba słabsze silniki. Śmigła, czy nie wiem, to też silnik w sumie. Bo są cichsze, a niektóre mają chyba potężniejsze i bardziej hałasują. Albo mniejszą moc, dokładnie tak jak Kornel powiedział, ale niebo piękne dzisiaj. Super w ogóle pogoda słoneczna. Na wszystko, na łowienie, na latanie i na balangę. No rybki, chodźcie, ładne zdjęcie by wyszło dzisiaj. To jak na złość. Wszystkich samolotów i tak wam dzisiaj nie pokażę, bo niektórych po prostu nie udaje mi się nagrać, nie? Bo one tak szybko dość latają i albo kamera mi gubi ostrość, albo... Nie zdążę po prostu otworzyć, bo niektóre cicho latają. No ale trochę mi się już udało, więc co niecoś z tego będzie. Tam zawody trwają. Chyba ktoś krzyczał przed chwilą, że ma jakąś ładną rybę, także coś się komuś udało złowić. Nie jest to tak, że nic dzisiaj nie bierze, bo tak nie jest. Faktem są słabe brania, są takie chimeryczne, pojedyncze gdzieś się zdarzają, no bo mamy porę jeszcze jaką mamy, mało kto pewnie z was jeszcze łowi, nawet maja nie ma, także spokojnie, ta ryba jeszcze ruszy, jeszcze będziemy mieli szansę się z nią pobawić, ale wiecie co jest najpiękniejsze w tym wszystkim? Że sama świadomość, że ja wiem, że tutaj ryba jest, nie? I to jest coś pięknego, wiem, że nie robię siebie idioty, że nie próbuję złowić czegoś, czego nie ma, tylko po prostu wiem, że ryba jest i dzisiaj nie ten dzień. Leci tam jakiś mały pyrdek, ale to już odpuszczę go, nie wszystkie będę nagrywał. No od razu uśmiech na twarzy, ale walczymy dalej z Kornelem, bo ktoś musi dzisiaj wygrać ten pojedynek. Musi być rozstrzygnięcie, co okazało się lepsze. Feder czy karpiówka? No karpiówka. No, zobaczymy. Zobaczymy. Zerwał się wiatr, może to i dobrze, zrobiła się fala i to całkiem niezła, także może to pobudzi te rybki trochę do żerowania i zaraz się tutaj zameldujemy. Ja jestem dzisiaj w samym takim polarze, trochę mi zaczęło być zimnawo, kurczę, to słońce nie wystarcza, ale Kornelowi jest ciepło, także nadal siedzimy na posterunku. Mija już druga godzina, powoli zaczyna w brzuchu burczeć, ale stwierdziliśmy, że przedłużamy. Damy sobie jeszcze no co najmniej pół godziny. Co najmniej pół godziny. Coś czuję, że ta ryba dzisiaj wypadnie. Co, już ci powoli wiara słabnie? Czy coś złowimy? No. Może róż? Nie. Różu nie chcesz? Nie, nie chcę. Czego, bo jest dziewczęcy? Nie, nie chcę różu. Ja jeszcze dzisiaj spróbuję róż, na pewno. No, ja to nie chcę. Ale czego akurat różu nie chcesz? Nie chcę. Nie i tyle, tak? Tak. A stąd pomarańczowy brałeś? To jak chcesz, to możesz stąd spróbować. To jest sekret. To był ten sekret, tak? Chyba tak. Nie. Ten? Nie wiem. No. Tu masz z pomarańczy. Tak. Jak chcesz, to pomarańczy. Takie chyba pomarańczowych dzisiaj nie mamy. Podoba ci się. A tu jest jeszcze, ale duże. Chyba, że taki wielki chcesz.
No nie wiem, problem, zastanów się. To już miałem, dobra, wezmę z tego. Słuchajcie, skończyły się zawody i Stachu, proszę, jedzie. Może przyjdzie do nas, to pogadamy. Bo już chłopaki się rozjeżdżają, czyli one były gdzieś do 14, bo już 15 godzina się zbliża. No jest za 20, albo do wpół do trzeciej mieli. Ale myślę, że do drugiej. I idzie mistrz. Co się tak zaczyniło i za rokiem? Nie chciałem wam tam przeszkadzać, nie? Jedzie Krzysiu, 64 km. No słyszałem właśnie, mówił ten, jechał wasz kolega. Cześć, witaj. Cześć, Stachu. Trenujecie? Tak. To jest kornik, tak? Tak, tak, kornik. Kornik, ty bestio. Ale dzisiaj na zero, na razie nic. Ale słuchaj, myśmy mieli zawody, przez półtorej godziny nikt nie miał ryby. Krzysiek Rek podniósł pierwszego karpia, a potem to już chłopie łowił karpia za karpią, ale na 11, tam gdzie zawsze ludzie siedzą. Aha, aha. Natomiast ja się przyłapałem na trzecie miejsce. O. Karasiami i dwoma malutkimi karpiami. A wygrał ze mną jeszcze jeden kolega, który złowił trzy karpie, ale każdy miał tak 7-8 kilo. Zejdźmy, bo jadą chłopaki. Dobra. Tu jest... Młody, to twoja wędka? Tak. Chodź, ci pokażę. No. Jemce karpi. Pokażę ci to, popatrz. Gdybyś miał tą część położoną tu, zwróć uwagę, to wtedy buz tego swingera... Siema! O Jezu, Marek. Swingera. Jego zawsze się zawiesza przed pierwszą przelotką, a tuż przed podpórką. O, podniesiemy troszkę. O, tak. On trochę ci przycina się. O, doskonale. I nigdy daleko nie dajemy w dół, tylko raczej dajemy krócej, wiesz? Mam na myśli to. O, popatrz. O, tak. I po środku, żeby wisiał. O, tak. Dlatego, że jak ryba podniesie ci, jeszcze ci spada, bo tam żyłkę masz nie naciągniętą. Jak ryba podniesie, to się sama przytnie w tej metodzie, o. A jak ciągnie, to i tak ci puszcza wolny bieg, który tu masz włączony. Bardzo ładnie. Zawsze... O. Też Pawełek, wyjeżdżamy, to cała świta wasza, widzę. No nie, no Marek zaprosił, 18 nas było, czy 19. Aha. No i wygrał Krzysiurek, on, nasz team. Mnie się udało z tej strony między bezrybnym polem. Zaczęli liczyć trójeczkę i tam drugi kolega, nie znam, ale ładne karpie, chłop. Jakie karpie połowił, tak? Takie po 8. Czyli jest tutaj ryba. I a jest tu ryby, jest w człowieku naprawdę dużo. Wracając do ciebie, przypatrz się. No. Teraz, tu jest troszkę niedobre te, bo one nie przesuwają się tu w tych heralikach, tylko się przycinają. Bo teraz przyjrzyj się. Każdy ruch nas... Nie masz baterii? Nie, rozładowana. Aha, dobra, to nie ma, nie potrzeba gdzie. Ale każdy ruch taki, o, to już jest przycięta ryba, wiesz, o. A jak spójrz, a ryba czasami podejmie i popchnie do ciebie, to wtedy to opada. A jak wisi nad ziemią, to nawet tego by nie było bardzo widać, wiesz? To jest bardzo fajna rzecz. Ładnie masz to zrobione wszystko. Osobiście już wolę mieć wędki niżej. Znaczy się tu, wiesz? Jeszcze bardziej wbite, o, żeby celowały na rybę. Wysoko podnosi się, jak przy brzegu jest długo, długo płytkie miejsce. Wiesz, i wtedy trzeba podnieść troszkę, żeby karpiem nie uwadzać o jakieś tam podwodne zaczepy, groble. To wtedy wyżej się podnosi. Jest jakaś moda ostatnio, ale to przy dalekich wywózkach, że stawiają kije do pionu. Ale wiesz dlaczego? Bo jak wodę pcha, to ta żyłka ma mało jest jej pod wodą. Dzięki temu ta woda nie napiera na tą żyłkę. Ale tu spokojnie, fajnie. No i co, długo jesteście? Nie, godzinkę. Od 13 tak na spokojnie. Wiedziałem, że te zawody macie, nie wiedziałem, czy będzie cały zbiornik zajęty, nie? I tak na spokojnie przyjechaliśmy do 13, wiesz, na dwie godzinki do obiadu posiedzimy i tak nie, na lajcie. Mi się to nawet podoba, że tak fajnie z nimi łowisz, wiesz? No staram się, wiesz, trochę i wolę, żeby łowili, niż żeby przed komputerze siedzieli, nie? Siadaj. My się coś musimy zgrać w końcu, Stachu, nagrać w końcu, jak już ryba ruszyła powoli. Słuchaj, ostatnio mnie dopadło, byłem, znowu mnie obszczykują.
bolesnymi zastrzykami. Jest to ten mięsień gruszkowy w pośladku i do nogi. Ale mam problemy, a roboty mam człowieku na działce, to nie do przerobienia. Wiesz, że to, bo ty też się miałeś ostatnio. Kasia mnie goni. No ja chłopie, w końcu masz żonę i dzieci, trzeba o to zadbać troszkę. No tak, tak. Staram się, wiesz. Chociaż trochę jestem. Ale ładnie, tam masz pole do popisu. Mam, ale wszystko. Zasadź sobie sosny, to zobaczysz, ja wszystko wycinam jedno po drugie. A pewnie. Proszę o zgodę urzędu i wycinam jedna po drugie. Ale to na iglaki chyba nie trzeba mieć zgody. Nie, nie, trzeba. Tak? Na wszystkie drzewa. Ja myślałem, że na liściaste. Nie, na owocowe nie trzeba mieć. Aha. I się rosną na działce. Aha, okej. Okay. Tachu się już zawija. Pogadaliśmy sobie jeszcze chwileczkę. Dobrą mam dla was wiadomość taką, że się ze Stachem umówię. To będzie za 2 tygodnie najprawdopodobniej, więc ten film zobaczycie za 3. Jak wszystko dobrze pójdzie, jak będzie taka pogoda, może nawet tutaj się spikniemy. Jest kilka nowości, o których wam chcę Stachu zdradzić. Dzisiaj już tam sobie tak wstępnie poplotkowaliśmy. To jest kwestia tylko, żeby była ładna pogoda i żeby ewentualnie już dobra, wezmę sobie urlop i na tygodniu się spotkamy. Także nadchodzi film kolejny ze Stachem, bo chwilę już nie było. A dzisiaj no niestety nie udało nam się złowić tej ryby. Słuchajcie, ale mam nadzieję, że coś wyniesiecie z tego filmu, chociażby to ustawienie swingera, jak Stachu fajnie wytłumaczył. Albo sobie na samoloty popatrzycie i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Bo warto ruszyć 4 litery, iść nad wodę i łowić, a nie siedzieć w domu przed komputerem i się smucić. Jak dobrnęliście do końca, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przecież subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle w piątek 19, budziłki zaczyna się w piątku 19 na kanale Łowca. Ostatni raz stawów tyranowskich, rybnych stawów zaznaczam. Ryby, 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 cześć! Ostatnie słowo jeszcze, przepraszam, oddaję Kornelowi. Widzowie, kto dotrwał do końca, niech w komentarzu napisze magiczne hasło o nazwie Samolot. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd. A fajnie było? Następnym razem będę, nie?